Szanowni Państwo, zgodnie z założeniami postaramy się namówić wszystkich, którzy jeszcze nie dotarli na salę obrad, do opuszczenia foyer i dotarcia do swoich miejsc. Postaram się przy okazji mówić, żeby głos mój docierając do wszystkich poza salą przyciągnął ich na salę obrad. Myślę, że jeszcze chwilkę poczekamy, aby ludzie kończący kawę i herbatę mieli czas na przygotowanie się do wejścia. Sala powoli się zapełnia, więc mam nadzieję, że rozpoczynając powoli drugą część naszej konferencji i zapowiadając rozpoczęcie drugiego panelu, uda nam się przywołać pozostałych naszych gości do zajęcia miejsc na sali. Witając ponownie wszystkich tych, którzy już dotarli do sali obrad, chciałbym zapowiedzieć drugą sesję pierwszego dnia Kongresu Zarządów. Sesja druga poświęcona jest tematyce ekspansja zagraniczna, kwestia wyboru czy przymusu. I chciałbym przekazać głos panu Mirosławowi Kachnieckiemu, który będzie moderował tę dyskusję. Przekazuję głos prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No dość normalnym obrazkiem na tego typu konferencjach, kongresach jest to, że przerwa kawowa jest zawsze najciekawszym merytorycznie punktem, bo tam wszyscy dyskutują nie o tym, co chcą ci po tej stronie, tylko o tym, o czym sami chcą, więc siłą rzeczy jesteśmy zawsze dość trudną konkurencją dlatego, ale mam nadzieję rzeczywiście, że przekonają się Państwo, że warto było porzucić kawę na rzecz naszej orgii intelektualnej, którą będziemy mieć w tej dyskusji. Proszę Państwa, w dzisiejszej dyskusji panelowej wezmą udział następujące osoby. Pani Alina Wołoszyn, KPMG. Brawa spontaniczne są mile wskazane oczywiście. Pan Michał Bernat, Dentons. Pan Rafał Brzoska, Integer. Pan Jacek Murawski, PGNiG. I pan Piotr Szeliga Boryszew. Proszę Państwa, będziemy dyskutować o ekspansji zagranicznej. Zastanowimy się, czy to jest w ogóle coś, o czym powinniśmy dyskutować, czy też to jest coś, co tak naprawdę trzeba przyjąć do realizacji, że trzeba zrobić. Czy to jest oczywiste, czy nie, za chwileczkę się o tym przekonamy. Mam nadzieję, że dobór prelegentów będzie dla Państwa satysfakcjonujący. Mamy osoby, które uprawiają biznes za granicą, to tacy żywi prezesi spółek giełdowych, które osiągnęły sukces za granicą i mamy przedstawicieli branż, które wspierają w tej ekspansji, czyli branży doradczej, branży prawnej. Mam nadzieję, że ta kompozycja będzie właściwa z punktu widzenia ciekawego przebiegu naszej dzisiejszej dyskusji. Chciałbym, żebyśmy podczas tej dyskusji postarali się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze, czy w ogóle warto iść za granicę, bo być może nie dla wszystkich to jest oczywiste. Po drugie, jeśli już, czy to jest dobry moment na ekspansję. Po trzecie, czy są jakieś takie obszary, w których my jako polskie spółki możemy liczyć na przewagę konkurencyjną? Czy za granicą w ogóle jest sens przyznawać się do tego, że jesteśmy z Polski? No i wreszcie, jeśli chcemy to wszystko zrealizować, to skąd na to wziąć kasę, czyli jak to sfinansować? Mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej część odpowiedzi na te pytania zebrać. Jeśli nie, to Państwo mają do dyspozycji jeszcze takie fajne urządzenia. Państwo je przetestowali przy poprzedniej sesji. Można zadać pytanie i ja wtedy będę wiedział, że zadane jest pytanie i będę tutaj już autoratornie podjął decyzję, czy warto je zadać, czy sam mam inne ciekawsze. I na tej podstawie będziemy sobie dalej, proszę Państwa, dyskutować. Ale teraz, nie przedłużając już tego wstępu, chciałbym poprosić o wyświetlenie pytania numer jeden.
bo to jest nie tylko tak, że państwo o nas pytać, ale my państwa też będziemy pytać, żeby tutaj w obie strony było w pełni demokratycznie. Pytanie numer jeden poproszę. Takie się miało wyświetlić o ekspansji pytanie. Tak zagadałem, że uch. No nie wyświetla się pytanie. Jaka część przychodów spółki pochodzi z zagranicy? Takie pytanie panowie tam mają. O, no rewelacja. Proszę państwa, chciałbym, żebyśmy poznali, kto jest na sali. Jaka część przychodów spółki pochodzi z zagranicy? Powyżej 50%, między 26 a 50, między 5 a 25 i 0,4, czyli śladowo. A, B, C, D. Poproszę o naciśnięcie kciukiem właściwej literki. Zakładam, że państwo zdążyli już to zrobić. Poproszę o wyniki głosowania. Zobaczymy, kto jest na sali. Czekamy na wyniki głosowania. Słupki rosną, rosną. No, czyli jest do kogo mówić, proszę państwa. Zasadniczo mówimy do osób, które jeszcze za granicą tak wielkich sukcesów nie osiągnęły. No to fajnie. To nie dziwię się, że tak dużym zainteresowaniem cieszy się dyskusja, bo państwo się dowiedzą, czy i kiedy i po co za granicę warto pójść. W takim razie, jeśli wyniki są takie, jakie są, to ja zadam pytanie i poproszę tutaj o komentarz pana doktora Michała Bernata. Czy w ogóle za granicę jest warto iść? No bo z tych wyników głosowania wychodzi, że niekoniecznie, tak? Że co tam jest takiego lepszego niż u nas? Czy tam może jest łatwiej, czy trudniej? Po co mielibyśmy się wybierać za granicę? Mhm. Dziękuję za to pytanie oczywiście. Jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast myślę, że jest to pytanie oczywiście nie o charakterze prawnym, tylko o charakterze czysto ekonomicznym, o charakterze czysto biznesowym. I na szczęście obserwując naszych klientów, myślę, że możemy przynajmniej o pewne podsumowanie się pokusić, jakie względy oni nam wyjaśniają, jakie nimi kierowały przy podejmowaniu takiej decyzji biznesowej. I oczywiście odpowiedzi jest mniej więcej tylu, ilu naszych klientów, ale pewne takie podstawowe trendy chyba się rysują, w zależności oczywiście od sektora, w którym działa dany przedsiębiorca. Jeden z takich klasycznych powodów, który jest podawany i bardzo często go widać w rozmowach, no to jest poszukiwanie rynku, który jest bardziej rozwinięty lub bardziej chłonny. W przypadku polskich przedsiębiorców o takim typowym, dużym potencjale wzrostu, w niektórych badaniach, jeśli dobrze pamiętam, bodajże 77% przedsiębiorców podaje w ogóle dokładnie tą przesłankę jako powód swojej decyzji o inwestycji za granicą. Część z nich na przykład, już mówiliśmy na ostatniej sesji o strategii, już w tym momencie wskazuje, że albo produkty, które przygotowali, są tak na tyle wyspecjalizowane, na tyle szczególne, że prawdopodobnie na takim rynku jak polski nie znajdą odpowiedniego zbytu, w związku z tym też i zwrot ich inwestycji być może nie byłby wystarczający. Inni wręcz twierdzą, że dzięki wykorzystywaniu pewnej luki technologicznej, która pojawia się pomiędzy polskim rynkiem a innymi rynkami, oczywiście no, należy je odpowiednio wybrać, ta luka technologiczna pozwala na wydłużenie cyklu życia produktu. W tym sensie, że pewne rozwiązania, których na przykład nie można na rynkach zachodnich zastosować, można dalej wykorzystywać, przedłużając właśnie ten cykl życia produktu na rynkach mniej rozwiniętych. Być może też spadająca konsumpcja krajowa w jakiejś tam dalszej perspektywie, związana, nie wiem, ze względami chociażby demograficznymi, wpłynie też na decyzje przedsiębiorców o poszukiwaniu dodatkowych rynków zbytu. No, potem oczywiście takie klasyczne powody jak obniżenie kosztów jednostkowych, też taki ciekawy element, który czasami przedsiębiorcy w rozmowach podkreślają, pewnego rodzaju prestiż, który łączy się, to też jest pewna oczywiście wartość niewymierna, ale ważna w biznesie, pewien prestiż, który łączy się z wizerunkiem firmy inwestującej troszeczkę bardziej nie wiem, regionalnie czy nawet globalnie. Być może też w przypadku niektórych na pewno przedsiębiorców, tego mogę być pewien, też pewna przewaga naturalna związana z niższymi kosztami pracy czy produkcji w Polsce i w związku z tym pewnego rodzaju ułatwienie w wejściu na inne rynki. Też to myślę, że państwo to potwierdzają, pojawił się też taki ten trend poszukiwania pewnego rodzaju celów do akwizycji na rynkach, które no, być może dotychczas były ze względu na ocenę wartości różnych spółek niedostępne, stały się teraz w związku z kryzysem nieco bardziej atrakcyjne i nabycie oczywiście taka akwizycja umożliwia
bardziej bezpośrednie wejście na rynek poprzez uzyskanie dostępu do bazy klientów, do rozwiniętej technologii. No i wreszcie wydaje się, że też i ta infrastruktura do robienia biznesu, która w wielu krajach różni się od tej, która występuje w Polsce, może być pewnego rodzaju zachętą. To znaczy z jednej strony mamy na przykład kraje Unii Europejskiej, gdzie, no przyznam szczerze, porównując w niektórych aspektach, to od razu staje się widoczne, że pewne kwestie regulacyjne są znacznie łatwiejsze niż w Polsce, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś na przykład właśnie jego produkcja, jego profil działalności raczej skłania go do inwestycji na rynkach poza Unią Europejską, może bez trudu znaleźć jurysdykcję, gdzie na przykład pewne wymagania dotyczące produktu, czy choćby sanitarne, czy regulacyjne, są łagodniejsze niż w Unii Europejskiej, co też daje pewnego rodzaju asum do takiej decyzji inwestycyjnej. No dziękuję. No jak usłyszeliśmy, ile ciekawych rzeczy na nas czeka na rynkach zagranicznych i po co mielibyśmy tam pójść, to dziwnie się to zderza właśnie z tym wcześniejszym wykresem, że nas tam jeszcze nie ma. I dlatego chciałbym skierować takie pytanie do pana prezesa Rafała Brzoski, jako osoby, która zdecydowała się na ekspansję zagraniczną, jak rozumiem, dzięki wsparciu państwa, takim przewrotnym powiedział, to znaczy wsparcie poprzez wyparcie, tak? Że w związku z tym, że nie za bardzo można było rozwijać biznes tutaj, no to może, można rozwijać biznes gdzie indziej, gdzie jest łatwiejszy i tak jest, czy nie? Czy rzeczywiście zawdzięcza coś pan prezes tym naszym warunkom regulacyjnym? Być może pan dzisiaj siedział sobie tylko i wyłącznie w kraju, bez tej całej ekspansji, zadowolony z tego, co pan osiągnął, a tak proszę, globalna firma, czy może to jest jakaś taka ciekawa strategia państwowa? Rzeczywiście różne czynniki mają wpływ na to, w jaki sposób firmy podejmują decyzje, czy zarząd podejmuje decyzję o tym, żeby podjąć ten strategiczny krok, ale najczęściej, tak było w naszym przypadku, powód jest całkiem prozaiczny. To nie jest tak, że pewnego dnia zarząd wpada na ten pomysł, to od dzisiaj zacznijmy ekspansję wszędzie, tylko pewne czynniki muszą się wydarzyć, czy zmusić tak naprawdę, czyli środowisko zewnętrzne wymusza pewne działania, które logicznie układają się w jedną większą całość. W naszym przypadku to było raczej inaczej. Zaczynaliśmy oczywiście od konkurencji z Pocztą Polską i ten sufit w postaci regulacji i tak naprawdę rzeczywistego monopolu ograniczał nam tą konkurencję w coraz mniejszym stopniu, na szczęście, dzięki aktywnej walce. Ale to spowodowało, że niejako rynek zmusił nas do tego, by szukać zupełnie innego rynku. I tym rynkiem w naszym przypadku był rynek paczek. Mało kto wie, ale Polska jest najbardziej konkurencyjnym rynkiem paczek w Europie, z najniższymi cenami za dostawę przesyłki paczkowej, zwłaszcza w e-commerce. To jest średnio 2 euro, gdzie średnia europejska to jest 4,5, w Skandynawii 8,5, a w Wielkiej Brytanii 9 euro. Więc jeżeli myślimy o rynku, który szybko rośnie, chcieliśmy na nim dynamicznie zdobyć jak największy udział rynkowy, to musieliśmy pójść w niestandardowe rozwiązania. I tak jak Blaszka łamała monopol Poczty Polskiej, tak nasz paczkomat zdaje się być absolutnym hitem w zakresie dostarczania przesyłek. W momencie, gdy zorientowaliśmy się, że ten produkt, który stworzyliśmy tylko i wyłącznie na rynek polski, staje się przez pryzmat jednej wystawy na targach pocztowych zagranicznych, staje się być obiektem zainteresowania kilkunastu partnerów zagranicznych, to następnym krokiem była próba sprzedaży, bardzo udana, w ciągu 2 lat 21 ogłoszonych zagranicznych przetargów, zaowocowało 19 kontraktami typowo eksportowymi. I można powiedzieć, że na tamtym etapie moglibyśmy pozostać na tym poziomie bycia eksporterem, co już było olbrzymim krokiem naprzód w stosunku do tego, co robiliśmy do tej pory, ale niestety, albo stety, ponownie rynek, czyli nasi potencjalni odbiorcy, zmusili nas do niestandardowego rozwiązania. Jeżeli my zauważyliśmy, że żaden z naszych odbiorców nie wierzy w to rozwiązanie, które my im sprzedajemy tak bardzo jak my i nie są w stanie skapitalizować tego rozwiązania, czy ocenić perspektyw naszego produktu, że on może w sposób znaczący zmienić obszar każdego rynku na świecie, niejako nasi partnerzy biznesowi zmusili nas do tego, żebyśmy stali się agresorami w stosunku do nich, wprowadzając swój produkt jako własną infrastrukturę, tworząc cały serwis i tak naprawdę tworząc konkurencyjne rozwiązanie do nich, którzy byli wcześniej jeszcze postrzegani przez nas jako partnerzy biznesowi, którzy mogą potencjalnie kupować. Więc tych czynników, tak jak mój przedmówca tutaj zauważył, jest bardzo wiele.
ale ja jestem przekonany, że to zawsze rynek weryfikuje, który krok i jaki jest też time to market, czy on jest właściwy, czy jest za wcześnie, za późno z tym, aby wychodzić na rynek zagraniczny. Moim zdaniem zawsze należy wychodzić, mając przekonanie, że ma się coś unikatowego, coś, co jest czy to produktem, czy usługą bardzo często niszową, którą możemy w sposób stosunkowo łatwy tą obecność na rynku zagranicznym budować. Dziękuję bardzo. Takim innym dość częstym motorem do wyjścia za granicę jest kwestia poszukiwania surowców. I tutaj zwrócę się do pana profesora Murawskiego z takim pytaniem, czy lepiej kupować złoża czy surowce? No bo wiadomo, że jako spółka weszliście między innymi w zakup złóż, no i wiadomo, że no to jest, powiedziałbym, dość takie ciekawe myślenie i bardzo powszechne, że warto jest pójść w upstream, żeby kontrolować sobie zakup półproduktów czy surowców. Natomiast problem polega na tym, że z jednego ryzyka, czyli ryzyka braku dostaw, wchodzimy w inne ryzyko, czyli ryzyko braku odbiorców, jeśli by się potem okazało, że zmienił się rynek i potem by się dostali jak te sieroty z tym gazem, bo się okazało, że łupki wszędzie i w ogóle nie ma co z gazem robić. Więc pytanie takie, czy rzeczywiście warto jest wejść w złoża, czy może lepiej kupować po prostu to, co wydobyli? Witam Państwa, dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście ono jest bardzo sensowne, ale tak naprawdę jak się upatrzy na nasze sprawozdanie finansowe za obojętny kwartał, to od razu jakby pokazuje się odpowiedź. Tak? Jak upatrzymy na nasze segmenty, w których działamy, no to rzeczywiście segment wydobywczy, czyli segment upstreamowy, tak naprawdę głównie kontrybuuje do wyniku, a na zakupie surowców niestety mamy marżę ujemną. Także tutaj jakby odpowiedź się nasuwa sama przez siebie, że ta działalność upstreamowa, mimo tego, że jest o wiele bardziej ryzykowna i te kraje, w których jesteśmy, one mają każdy inny profil, tak, to na pewno zawsze dają większą marżę i większe możliwości rozwoju niż tylko i wyłącznie bycie pośrednikiem w jakimś tam części łańcucha dostaw. I to jest dokładnie to, co kolega przed chwilą powiedział, tak, że generalnie jakby zaadresowanie całego łańcucha wartości to jest miejsce, to jest sposób na to, żeby rzeczywiście tę wartość generować nie tylko i wyłącznie na poziomie jakiejś delikatnej marży, ale rzeczywiście, żeby budować wartość firmy. W naszym przypadku jest to o tyle interesujące, że my kupujemy złoża i kupujemy je w różnych też geografiach, tak? Czyli chodzimy w różne rynki, zarówno rynki, które są rynkami o bardzo wysokim ryzyku i politycznym, i geograficznym, i ryzyku wręcz geologicznym, takie kraje jak Północna Afryka na przykład, gdzie mówimy o Libii, Egipcie, czy Azja, Pakistan, ale też jesteśmy w kraju takim jak Norwegia, który jest bardzo stabilny politycznie, ale dla odmiany, żeby osłodzić trochę ten cały przekaz, to ma bardzo wysoki stopień opodatkowania, także to też jest kwestia taka, że zawsze ten bilans musi gdzieś tam się znaleźć między ryzykiem, a wielkością inwestycji, sposobem jej finansowania i tak dalej. Także asumując, oczywiście należy zważyć jakby wiele różnego rodzaju czynników, ale niewątpliwie inwestycje upstreamowe, takie stricte związane z złożem, co pokazujemy my jako przykład, ale oczywiście nasi koledzy z Orlenu czy z KGH-u, którzy też inwestują w złoża, jest doskonałym przykładem na to, że to ma sens. Bardzo dziękuję. Tak, mamy już w miarę ogarnięty temat tego, czy warto wychodzić za granicę. No to teraz można by zająć się tematem, czy teraz. I tutaj zwróciłbym się do pana prezesa Szeligi z takim pytaniem, czy to jest dobry moment na ekspansję, czy na przykład pewnego rodzaju spowolnienie na rynku motoryzacyjnym to jest właśnie moment, kiedy trzeba wejść, czy poczekać. Czy to jest tak, że lepiej jest wejść za granicę, jeśli jest źle, czy jak jest dobrze? No bo jak jest dobrze, to obawiam się, że dostawcy nie będą chcieli zmieniać swoich przyzwyczajeń. Oni muszą wyjść poza strefę komfortu, muszą mieć jakiś bodziec do tego, żeby szukać innych kontrahentów. I w tym być może nasza szansa. Panie prezesie, teraz czy jutro? Dziękuję bardzo. No tak, troszkę mnie pan już naprowadził na odpowiedź na to pytanie. Bo rzeczywiście, znaczy ja nie jestem entuzjastą jakichś przesadnych analiz, kiedy jest właściwy moment, czy mamy spowolnienie, jak długo ono potrwa, kiedy będzie odbicie. To są czynniki, które trudno przewidzieć i moim zdaniem lepiej wyjść za granicę wtedy, kiedy spółka tego potrzebuje, kiedy organizacja czuje, że jest gotowa, że potrzebuje tego wyjścia, niż jakoś starać się tutaj właściwy moment złapać, jeżeli tak dobrze nam idzie,
przewidywanie cyklów koniunkturalnych, początków, końca kryzysu, to możemy spokojnie grać na akcjach, walutach i prawdopodobnie z większym pożytkiem dla naszych akcjonariuszy. Natomiast tak, oczywiście kryzys jednym przeszkadza, innym pomaga. Trudniej jest sprzedawać produkty w czasach kryzysu, natomiast kryzys ma jeden duży walor. Aktywa są tańsze. Na ogół aktywa są znacznie tańsze są usługi i ten, kto jest dobrze przygotowany do ekspansji, kto ma, już tak mówiąc popularnie, głębsze kieszenie, na kryzysie może sporo wygrać. I też taka jest historia wyjścia za granicę Boryszewa. Boryszew wyszedł za granicę głównie w segmencie motoryzacyjnym wtedy, kiedy aktywa były tanie, kiedy dostawcy dla koncernów motoryzacyjnych padali jeden po drugim i rzeczywiście można było fajne portfele produktów dość tanio przejąć unikalną wiedzę, unikalny know-how, dostać się tak naprawdę do pierwszej ligi graczy motoryzacyjnych, co jest dużym krokiem w naszym biznesie, a teraz trzeba to rozwijać. No, powiedziałbym trochę obrazowo, dobry napastnik na boisku biegnie tam, gdzie piłka za chwilę ma być, a nie tam, gdzie jest w tym momencie. I trochę tak jest w naszym rynku. Musimy bacznie obserwować, gdzie to pole gry się zaczyna rysować. W tej chwili oczywiście widać, że Europa Zachodnia, samochodów sprzedaje się mniej i trudno liczyć, że w dającej się przewidzieć przyszłości te trendy w jakiś drastyczny sposób zostaną odwrócone. Pole gry się przesuwa na wschód, pole gry się przesuwa do Chin, Rosji, Brazylii, więc decyzja jest dosyć oczywista. Jeżeli chcemy na rynku motoryzacyjnym cokolwiek znaczyć, powinniśmy na tych rynkach się znaleźć. Rozumiem, dziękuję bardzo. No to ja bym poprosił o wyświetlenie pytania numer dwa i zadamy teraz pytanie do Państwa o przyszłość, bo wiemy, że Państwo nie za bardzo w tej chwili są na rynkach zagranicznych, ale pytanie brzmi, czy w okresie najbliższych dwóch lat planują Państwo istotny wzrost ekspansji zagranicznej? No i w takim razie poproszę o głosowanie. Tak, nie wiem. Mam nadzieję, że Państwo zdążyli już wcisnąć to, co trzeba. Poproszę o wyniki głosowania. Jakieś bardzo trudne dane Państwo wprowadzili, więc muszą się obrobić i się obrobiły. No fajnie wyszło, proszę Państwa. Zasadniczo odpowiedź C, czyli nie wiem, jest mało reprezentowana, natomiast można powiedzieć, że Państwo podzielili się po połowie tak i nie. Czyli jest to o tyle ciekawe audytorium, że jest część osób, które słuchają nas z uwagą, bo wiedzą, że będą rozwijać swoją działalność za granicą i część, która słucha nas, no myślę, po to, żeby stwierdzić, czy warto. Więc przed nami, myślę, jest olbrzymie wyzwanie, żeby przekonać tę połowę, która w ciągu najbliższych dwóch lat nie planuje istotnej ekspansji, żeby to myślenie być może zmienić. I tutaj bym skierował pytanie do pani Aliny Wołoszyn, bo zastanawiam się, czy my jako Polska, czy Polacy jako naród możemy mówić, że mamy jakąś przewagę konkurencyjną, nie wiem, jakiś czy sposób myślenia, branżę, jakieś synergie kosztowe w jakichś konkretnych obszarach. Czy z analiz, które Państwo prowadzili, wynika, że możemy wskazać na branże, obszary, gdzie jesteśmy bardziej konkurencyjni niż inni? Dziękuję za pytanie. Ja wybrałam, myślę, cztery takie czynniki kluczowe, które determinują, dlaczego nasze firmy odnoszą sukces, bo są już firmy za granicą Polski i odnoszą sukces. Ja myślę, to też zależy, jaki rynek, bo mamy rynki rozwinięte, mamy rynki rozwijające się, to też jakby należy rozróżnić te dwa nurty naszego wyjścia za granicę. Jeżeli chodzi o taki kluczowy, wydaje mi się, element, który cały czas jeszcze przeważa, szczególnie w kontekście rynków rozwiniętych, to jest koszty produkcji versus jakość produktów, bo wydaje mi się, to co widać, polepszyła się zasadniczo jakość produktów przez ostatnie, nie wiem, 10 lat, a koszty produkcji mamy niższe niż w krajach rozwiniętych, co dla firm, które wchodzą na takie rynki jak niemieckie czy francuskie, jest to znaczący element przewagi. Drugi element istotny według mnie to są ludzie, a mianowicie wykształcenie i doświadczenie.
co często uważam, że niedoceniane jest u nas. Wydaje mi się, że przez ostatnie powiedzmy 20 lat Polska zrobiła olbrzymi skok i transformację, jeżeli chodzi o wykształcenie ludzi i wiedzę i doświadczenie. Przecież nasz rynek przeszedł olbrzymią zmianę od rynku, no nie wiem, komunistycznego do rynku rozwiniętego, konkurencyjnego. W związku z tym nabyliśmy doświadczenie i to nasi menadżerowie, nasi ludzie, którzy zarządzają obecnie firmami, mają to doświadczenie, więc jest to naturalna jakby rzecz, którą to doświadczenie możemy wykorzystać, wchodząc do takich krajów jak Ukraina, Białoruś, Litwa, czy chociażby Rosja, wykorzystując jakby naszą wiedzę i zrozumienie, jak rynek się rozwijał i jakie były tendencje na tym rynku. Oczywiście nie ma idealnej synergii, ale sądzę, że wiele elementów jest pochodnych, z których nasi menadżerowie mogą korzystać z tego doświadczenia, które nabyli. Kolejnym czynnikiem jest ważnym zdolność finansowa i sytuacja finansowa firm. My może nie zdajemy sobie z tego sprawy do końca, ale nasze firmy nie są tak zadłużone czy tak obciążone finansowo jak nasi konkurenci, którzy startują do tych rynków, chociażby patrząc na kraje typu Hiszpania, Grecja, Portugalia. Może to wynika z tego, że się nie zdążyliśmy zadłużyć, bo napotkaliśmy kryzys po drodze w fazie naszego rozwoju. Gdyby kryzys był trochę może później, to może zdążylibyśmy tutaj jakby zadłużyć się znacząco, czyli jakby porównujemy firmy, które startują z tych krajów, które wymieniłam, chociażby nawet też z krajów Niemcy, Francja, nasz wskaźnik zadłużenia tych firm jest mniejszy, więc to jest jakby przewaga. Drugi element, który się łączy też obecnie, powiedzmy, bo też padło pytanie kiedy i dlaczego teraz mógł być dobry moment, też nie do końca może sobie zdajemy sprawę, ale jeżeli spojrzymy na centralną Europę Wschodnią, to my posiadamy jeden z lepiej rozwiniętego sektora bankowego, płynnego, z dużą, znaczy powiedzmy stosunkowo dużą ilością banków, bardzo silnych i stabilnych finansowo, versus jak Państwo by spojrzeli, chociaż oczywiście narzekamy wszyscy, ale jak Państwo by usiedli na miejscu przedsiębiorcy w Ukrainie, to wtedy Państwo by zrozumieli różnicę diametralną dostępu do środków finansowych, które są niezbędne do sfinalizowania czy realizacji ekspansji zagranicznej, czy przez akwizycję, czy przez organiczny wzrost. I ostatnim czynnikiem, który uważam jest bardzo ważny, jest też fakt, że staliśmy się członkiem Unii Europejskiej. To zarówno dla rynku rozwiniętego, jak i rozwijającego uwiarygodniło naszą jakby pozycję i uwiarygodniło nasze procedury, przepisy. Staliśmy się partnerem rozpoznawalnym z samego faktu, że jesteśmy częścią Unii. Dziękuję. To ja przepraszam, od razu takie bym zadał pytanie, bo tutaj przychodzą różne pytania. Bardzo Państwu dziękuję. Mamy pytanie od Putina, ale to odpuścimy. Jest inne pytanie i poprosiłbym Panią o pytanie. Czy Unia Europejska to już jeszcze zagranica z punktu widzenia polskiej spółki? Nawiązała Pani do tego elementu. Czy tu możemy mówić o czymś, co jest za granicą, czy też nie? Znaczy z punktu widzenia ekspansji to jest jeszcze zagranica. Zagranica, którą może lepiej zaczynamy rozumieć, bo te przepisy i regulacje, które obowiązują za granicą, powiedzmy w Niemczech, we Francji czy Wielkiej Brytanii, powoli, ale wchodzą też w Polsce. Standardy działania firm, sposób kontroli, monitoringu, te wszystkie rzeczy, czy też chociażby spojrzenie inwestorów jest bardzo pochodne. W związku z powyższym jakby z tego punktu widzenia jest nam łatwiej, ale cały czas jest to rynek, który chcemy zdobyć i chcemy wejść z naszymi produktami. Natomiast uważam, że z tego tytułu, że no powiedzmy te pole, na którym działamy, powoli się zrównuje regulacyjno, nie wiem, prawnicze, czy to środowisko prawno-regulacyjne się powoli zrównuje, jest to łatwiej. Oczywiście no konkurencja zawsze jest i trzeba się z tym liczyć. Tak? Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie chciałbym zadać do pana prezesa Rafała Brzoski. Nawet dwa pytania. O jedno pytanie to jest pytanie ode mnie. Co było czynnikiem sukcesu Integera? Tak? Co takiego się zdarzyło, że to akurat polska spółka opanowuje świat? Czy to tylko to, że miała tego świetnego prezesa, który wymyślił paczkomaty i przekonał o tej idei innych? Czy są jeszcze jakieś inne elementy układanki, które musiały się złożyć do tego, żeby było to możliwe? To jest jakby jedno pytanie, a drugie uzupełniające, które przyszło od naszych uczestników.
kogo trzeba znać, zatrudnić, żeby wyjść za granicę? Być może w odpowiedzi to też można by uwzględnić. Ja może najpierw sprostuję, daleko jeszcze do sukcesu w kluczowym dla nas projekcie i w kluczowym aktywie w ramach grupy Integera, gdyż myślę, że jesteśmy mniej więcej w 10% tej drogi do osiągnięcia rzeczywistego sukcesu i to zawsze trzeba postrzegać jako proces. To nigdy nie jest, zwłaszcza w przypadku tej usługi. Może Państwo macie lepsze dane ode mnie, zachęcam do podzielenia się takimi danymi, ale ja nie znalazłem w historii żadnej spółki, nie tylko polskiej, ale europejskiej, która budowałaby jednocześnie infrastrukturę dla konsumentów na różnych rynkach, tworząc zupełnie nową usługę, w którą nie wierzy branża. Mniej więcej 20 lat temu, 25-30 lat temu pojawiły się pierwsze bankomaty i już wtedy twórcy bankomatów, dwa duże koncerny NCR i IBM mówiły, że to jest coś, co może zmienić oblicze bankowości. Natomiast nikt z banków w to nie wierzył, a nie było też żadnej firmy, która wtedy by postawiła na właśnie ten produkt, stawiając bankomaty absolutnie wszędzie na świecie, na kluczowych rynkach. Nikt nie zaryzykował, nikt tego nie zrobił. Dzisiaj już wiemy, że to był wielki błąd. Największe sieci w tej chwili skupiają aktywa raptem w 3-4 krajach. Podobnie było z telefonią komórkową. W 1995 roku twórcy telefonii komórkowej, czy chociażby fińska Nokia, wszyscy byli przekonani, że to jest produkt dla 3% społeczeństwa. Dziś wiemy, jak było. Pewnie gdyby wtedy Deutsche Telekom czy France Telekom postawił wszystko na jedną szalę, kupił częstotliwości, budował maszty na 10 czy 15 rynkach kluczowych na świecie, byłaby to niewątpliwie największa firma obecnie na świecie. Więc, a u nas jest bardzo podobnie, ponieważ firmy kurierskie uważają, że to rozwiązanie, które my w tej chwili wdrażamy, jest dedykowane, jest to niszowy produkt dla 3% rynku logistycznego na świecie. Powiem tylko, że w Estonii, w naszej absolutnie pierwszej inwestycji zagranicznej, nasz partner, czyli Poczta Estońska, w tej chwili co drugą paczkę doręcza do paczkomatu. Co druga paczka generowana w tym kraju trafia do paczkomatu. Więc nie mówimy o 3%, tylko mówimy o połowie rynku, a to też oznacza, że połowa naszych obecnych potencjalnych konkurentów może zniknąć z rynku. Więc to jest niewątpliwie długi proces, który wymaga przede wszystkim dużych inwestycji, bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że nikt wcześniej nie robił tego na kilku kontynentach równocześnie. Odpowiadając precyzyjnie na to pytanie, które było zadane, niewątpliwie do sukcesu potrzebne jest wyczucie rynku, właściwy momentum, czasami jest za wcześnie, czasami jest za późno, żeby wprowadzać nowe idee. No i absolutna konsekwencja i wiara w to, że to, co się robi, ma głęboki sens, a nie jest to testowanie. Na rynkach zagranicznych testować się nie da, od razu się wypada z gry. I tu połączę to może z odpowiedzią na pytanie drugie. Nam też się wydawało, że na każdym z rynków jesteśmy w stanie rozwijać się tak samo, jak rozwijaliśmy się w Polsce. Na szczęście bardzo szybko wyciągnęliśmy lekcje z tego przekonania. Otóż tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że na przykład na kluczowym dla nas w naszej inwestycji obecnie rynku brytyjskim, największym rynku e-commerce'owym europejskim, planujemy rozstawić 2000 maszyn i przez 8 miesięcy nadal nie udało nam się skompletować wszystkich lokalizacji pod tą inwestycję. Musieliśmy podjąć strategiczną decyzję, że metody, którymi pozyskiwaliśmy lokalizacje w Polsce, nie zawsze są skuteczne na rynku brytyjskim. A drugi element, no niestety firma polska na Wyspach nie jest postrzegana jak równorzędny partner i myślę, że to dotyczy bardzo wielu rynków. Stosunek Brytyjczyków do spółek z Polski jest mniej więcej taki jak nasz do spółek z dalekiej Azji, tej byłego Związku Radzieckiego. To oczywiście wymagało od nas, ale o tym wiedzieliśmy wcześniej, to wymagało od nas konkretnych działań, podporządkowania się regułom tak naprawdę takim, jak dyktują Brytyjczycy. Dlatego też, mimo że nie robiliśmy tego nigdy wcześniej, zatrudniliśmy do tak zwanego non-executive board 4 bardzo znane nazwiska poprzednich zarządzających Tesco, Sainsbury, Marks & Spencer i Transport for London, uznając, że to jest kluczowy element w procesie, czyli pozyskanie lokalizacji kluczowych sieci retailowych, które z nami po prostu nie chcą rozmawiać.
I to jest coś, czego się raczej uniknąć nie da, czyli inwestycja w ludzi z lokalnego rynku. Jeszcze właśnie tak uzupełniająco całkowicie, bo rozmawialiśmy na początku o tych różnych strategiach i bardzo wielu różnych przyczynach, dla których polski przedsiębiorca może podjąć decyzję o ekspansji, to na przykład czasami właśnie taki pomysł, że tak to widać w trakcie zwłaszcza takich wstępnych rozmów z klientem, pojawia się taka strategia, też chyba takie polskie firmy już to robiły, na przykład Amica coś takiego robiła w Danii bodajże, czy oczywiście Comarch z nabyciem Soft-M. To znaczy w sytuacji właśnie, kiedy ten lokalny rynek nie chce, że tak powiem, premiować polskiej firmy, rozpoznać jej, pojawia się po prostu taki pomysł na akwizycję jakiegoś lokalnego podmiotu, być może już jeśli chodzi o jego pozycję konkurencyjną słabszego i następnie albo taki model dystrybucyjny, to znaczy produkcja następuje w Polsce, natomiast sprzedaż następuje na tamtym rynku, ale przez tamten podmiot, który korzysta z pewnego uznania rynkowego, albo wręcz po prostu rozpoczęcie działalności operacyjnej w tamtym podmiocie już bezpośrednio lokalnie. No jasne, tutaj dotykamy takiego dużo, dużo poważniejszego tematu, mianowicie czy etykietka Made in Poland to jest obciach czy marka, tak? I może zwróciłbym się z tym pytaniem do pana prezesa Szeligi i od razu z takim pytaniem też i sprawdzającym, czy Boryszew sprzedaje produkty za granicą jako polskie, czy jako niepolskie i od czego to zależy? Pytanie jest o tyle trudne do odpowiedzi. My funkcjonujemy w nieco innym segmencie biznesowym. My to jesteśmy typowe B2B. Relatywnie niewiele produktów grupy trafia wprost do producenta końcowego. Stąd czy my jesteśmy polscy, czy nie jesteśmy polscy, to nie ma większego znaczenia. Przedsiębiorcy, którzy kupują nasze produkty do dalszego przetworzenia, montażu, cokolwiek z tym robią, nie pytają o etykietkę. To jest absolutnie bez znaczenia. Polskie może być dobre dlatego, że jest tańsze niż niemieckie czy z innego kraju zachodniej Europy. Jest wciąż jeszcze lepsze niż chińskie, chociażby w segmencie łożyskowym to bardzo widać. Nie mamy aktywów produkcyjnych w Polsce, ale dużo kupujemy od polskich producentów. Dystrybuujemy dalej w Europie Zachodniej, również w motoryzacji i tu ewidentnie widać, że polskie łożyska są znacznie wyżej na półce stawiane niż łożyska z Chin, a dzięki temu, że są tańsze niż absolutnie pierwsza liga zachodnich producentów, to znajdują dla siebie bardzo dobrą niszę. Mnóstwo produktów, zwłaszcza w motoryzacji, już kompletnie oderwało się od jakichkolwiek etykietek. Nikt nie zadaje pytania, gdzie to jest produkowane, byle trzymało normy jakościowe i byle cena była odpowiednia. Także tutaj chyba nie jestem najbardziej kompetentną osobą do tego, żeby komentować, jak to może wyglądać w rynku B2C. Natomiast Polska ma sporo przewag, tu dołączę się do koleżanki, która mówiła, że dobrą sytuację mamy na rynku finansowym, potwierdzam to, łatwo jest w Polsce pozyskiwać finansowanie. Dodam, że wbrew powszechnemu mniemaniu uważam, że całkiem niezłe mamy regulacje co do dotyczące kosztów pracy, rynku pracy. Zachęcam każdego, kto narzeka na polskie rozwiązania, żeby poszedł do Niemiec czy Francji. Tam zobaczy, jaki jest socjalizm i jak trudno zwolnić się z pracownika, nawet jeżeli kradnie czy przychodzi pijany do pracy. To w ogóle absurdalne historie można by opowiadać. No tak, tak. Rozumiem. No jeśli chodzi o B2C, to częściowo już to pytanie uzyskaliśmy w poprzedniej wypowiedzi, to może teraz byśmy doszli do sprawy następnej, bo pojawiło się takie pytanie od Państwa, czy bariery regulacyjne dla ekspansji zagranicznej. Ja bym może je szerzej obudował, no czy ta ekspansja zagraniczna jest bardziej skomplikowana niż ekspansja krajowa i z jakimi kosztami i korzyściami należałoby się liczyć? To bym poprosił pana Michała Bernata może o odniesienie się do tych wątków. To znaczy znowu tak generycznej takiej odpowiedzi trudno jest udzielić, no bo to zależy oczywiście, który rynek wybieramy. My na przykład dokonaliśmy sobie wewnętrznie takiego podziału, w zależności od tego, o jakich kosztach mówimy, czy chodzi o koszty usług, które trzeba nabywać za granicą, czy na przykład koszty pracy, czy koszty kapitału, czy koszty surowców, prawda? Więc tutaj trudno jest udzielić takiej jednej odpowiedzi ogólnie, natomiast może ja bym tak przywrotnie troszeczkę odpowiedział. Jest wiele sposobów, czy wiele takich technik, powiedzmy, które
takich właśnie o charakterze, powiedziałbym, regulacyjnych, o podłożu prawnym, które właśnie pozwalają na obcięcie pewnych kosztów w przypadku ekspansji zagranicznej. No, przykłady takie z życia, no to nie wiem, słyszałem o takich sytuacjach, gdzie na przykład firmy, które chcą startować w lokalnych przetargach, oczywiście mam na myśli terytoria poza Unią Europejską, dostają dodatkowe punkty tylko za to, że startują jako podmiot lokalny, prawda? Łatwiejsze jest spełnienie pewnych wymagań regulacyjnych. W niektórych przypadkach pozyskiwanie kapitału lokalnie, to jest w przypadku Morpolu, prawda, i tej na giełdzie w Oslo emisji, jest to kolejny jakiś sposób na pewno zapewnienie sobie pewnej oszczędności kosztowej. Oczywiście to tak naprawdę, jakie będą koszty tej ekspansji zagranicznej, zależy od modelu, który wybierzemy. No, taki klasyczna gama opcji zaczyna się, powiedzmy, od eksportu pośredniego, gdzie jakby to ryzyko i koszty bezpośredniej ekspansji są relatywnie ograniczone, no, ale to oczywiście się wiąże też z bardzo dużym ograniczeniem marży. Przez jakieś takie warianty już bardziej idąc w kierunku zaangażowania, czyli eksport bezpośredni, czy jakieś warianty kooperacyjne, takie jak licencje, czy właśnie joint ventures. Każdy z nich ma jakieś swoje plusy i minusy. Wiadomo, licencje dotyczą tylko ograniczonego zakresu jakby technologii, czy produktów, czy usług. I też oczywiście no, niektórzy klienci wskazują na to, że zakres tych marsz przy takim typowym modelu oparty na licencji jest ograniczony. No aż po taki już model pełnego wejścia, czyli obecność korporacyjną na danym rynku. No i tutaj znowu, co klient, to troszeczkę ma inne podejście. Jedni twierdzą, że im większy rynek, tym oczywiście większa szansa na powodzenie takiej bezpośredniej ekspansji. Z kolei klienci, którzy bardziej są z takiego sektora czysto towarowego, twierdzą, że no, jeśli chodzi o eksport, no to oni są usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o rynki bliskie geograficznie, tak, gdzie ten koszt transportu jest relatywnie akceptowalny. Natomiast no, w przypadku jakichś rynków odległych, na których chcą działać, no to oczywiście koszty transportu powodują konieczność właściwie plasowania tam produkcji na miejscu. No i oczywiście kwestie jeszcze celne, to też kolejna rzecz. W ramach Unii Europejskiej tych ceł nie ma, natomiast często jest tak, że jeżeli myślimy o rynkach wschodnich przykładowo, no to znowu ulokowanie produkcji na miejscu pozwala na ograniczenie tych kosztów. Super, dziękuję bardzo. Osobę, która se liczy do mikrofonu, to prosilibyśmy, żeby se liczyła bardziej po cichu. Natomiast teraz kontynuując ten wątek finansowy, ja bym chciał zadać pytanie pani Alinie Wołoszyn. Mianowicie, w jaki sposób możemy sfinansować ekspansję zagraniczną, no bo coś nas to jednak będzie kosztować. Skąd wziąć pieniądze, jakie by były najlepsze źródła finansowania? Prosiłbym o wyświetlenie slajdów, które akurat tak się składa przez przypadek, mamy pewne dane statystyczne na ten temat i poprosiłbym panią o komentarz. Czy oczywiście, odpowiadając na to pytanie, będę się odnosić do obecnych sytuacji i uwarunkowań rynkowych, bo sytuacja na rynkach finansowych jest dynamiczna. Między 2008 a obecnym rokiem nastąpiły spore zmiany. Mianowicie, jeżeli chodzi o 2013 rok, widzimy jakby poprawę sytuacji finansowej na rynkach, zarówno na rynku europejskim, mam na myśli i kredytów, i obligacji korporacyjnych, jak i w Polsce. No, tutaj pan z Boruszewa wspominał, że polski rynek finansowy jest rynkiem dobrym dla przedsiębiorstw. To prawda, szczególnie ostatnie pół roku rejestrujemy znaczną nadpłynność w tym sektorze. Ja widzę z mojego doświadczenia, że sytuacja zaczyna się bardzo zbliżać do tej sytuacji, która była w roku 2007-2008 przed kryzysem, jeżeli chodzi o apetyt banków odnośnie, jeżeli chodzi o okres finansowania, czy zasadniczo też spadek marsz dla przedsiębiorstw. To jakby komentując, jak wygląda rynek, bo to też mi ułatwi odpowiedź, jak finansować tą ekspansję, czyli z jednej strony mamy dobry rynek polski, który wspiera ekspansję, z drugiej strony pytanie, gdzie idziemy. Jeżeli chodzi o rynki rozwijające się, czyli mamy się wschód czy też Afrykę, tutaj musimy jednak się liczyć z tym, że tam wsparcie instytucji finansowych będzie ograniczone, czyli w tym momencie musimy, finansując ekspansję, musimy się opierać o w wielu przypadkach o bilans i zdolność finansową spółki, która tą ekspansję prowadzi, czyli nawet jeżeli robimy akwizycję, to musimy myśleć o pozyskaniu finansowania no, na rynku lokalnym bądź w oparciu o nasz name, czyli osoby, czy podmiotu, która wychodzi za granicę, a nie podmiotu, który
jest na przykład kupowany, dlatego że no, leverage buyout jest ciężej akceptowany przez banki, no i rynki rozwijające mają gorszą sytuację, jeżeli chodzi o lokalny sektor finansowy. Dobrym podmiotem, który wspiera oprócz polskiego rynku i oparcia się o bilans spółki wychodzącej, czy bilans Polski, jest EBOR, który też warto o tym pamiętać, szczególnie w krajach poza Unią Europejską. Warto pamiętać o tym, że EBOR też uwiarygodnia przedsiębiorstwo, którego finansuje, czyli pozwala też zachęcić inne banki komercyjne. Dwa, EBOR daje taki parasol dla przedsiębiorstw z punktu widzenia ewentualnej korupcji, łapówek. Każdy podmiot z rynku rozwijający wie o tym, albo się dowie, że przedsiębiorstwo, które współpracuje z EBOR-em, jest jakby pod pewnym parasolem, który wspiera i wie o tym, że no tutaj korupcja czy łapokarstwo nie może mieć miejsca. To jest jakby tak warto o tym pamiętać. Czyli mamy, wracając, mamy rynek polski silny, płynny, mamy rynek kredytów i obligacji, bo to są te dwa instrumenty. Duże firmy mogą się również wspierać, bo mamy przecież i KGHM, i Grupa Azoty wychodzące na duże, przy dużych transakcjach rynkiem zagranicznym, czyli rynkiem euroobligacji, czy rynkiem kredytów zagranicznych. Natomiast ja uważam, że jeżeli mamy to, że mamy dobry polski rynek płynny i dobry rynek też obligacji, jednym minusem zasadniczym, jeżeli chodzi o finansowanie ekspansji, jest, ja mi się wydaje, słaba aktywność jednostek, które powinny być odpowiedzialne za wspieranie polskiego eksportu, czyli KUKE, czyli no, BGK w tym momencie dołączył, ale proszę też zwrócić uwagę, jeżeli Państwo by spojrzeli na zestawienie podobnych instytucji jak BGK w Europie, to BGK jest najmniejsze, jeżeli chodzi o aktywa, o kapitalizację. Mimo tego ostatniego dokapitalizowania w postaci 10 miliardów to dostali. Czyli jeżeli mamy konkurować z podmiotami z Niemiec, gdzie mają bardzo silny Hermes, gdzie mają silny KfW, podmiot, znaczy to jest bank, który finansuje przedsiębiorstwa niemieckie wychodzące za granicę. No tutaj w tym polu mamy sporo jednak problemów, bo po pierwsze ryzyko KUKE jest wyższe, czyli koszt finansowy dla KUKE, nawet jak KUKE udziela gwarancji czy poręczenia, znaczy gwarancji czy udziela finansowania, to jest ono droższe niż Hermesa czy KOFASu. Zdolność też co do kwot jest mniejsza i to jest właśnie ten problem, z którym wydaje mi się przedsiębiorcy najbardziej się zderzają, jeżeli mają konkurować z podmiotami właśnie z Niemiec, czy z Francji, czy też z Hiszpanii. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli konkurujemy z kolei z podmiotami z Azji, czy z Chin, weźmy Chiny na przykład, czy Korea, no tutaj jest też pod względem finansowym, oni mają dużo większą przewagę. Wynika ono z prostych czynników, jest to często ekspansja polityczna, znaczy decyzja jest polityczna, w związku z tym, jeżeli jest politycznie podejmują decyzję ekspansja czy wejście na polski rynek, jest mocno wspierane przez jednostki rządowe, takie jak Exim Bank czy Chinese Exim Bank, który no, wspierają taką ekspansję i to jest na absolutnie no, niekoniecznie rynkowych warunkach, czyli też taniej. Rozumiem, bardzo dziękuję. Tak troszeczkę optymizm trochę przygasł, no ale dobrze, że usłyszeliśmy te słowa. To ja bym może skierował podobne pytanie do pana prezesa Murawskiego. Jako CFO doradzałby, jakie formy finansowania, bo to tak dość zabrzmiało słabo. Co można zrobić, skąd wziąć pieniądze, żeby wyjść za granicę? Ja zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedział kolega z Borszewa. Rzeczywiście mamy taką sytuację, że na rynku jest bardzo dużo środków, tylko rzeczywiście brakuje dużo dobrych projektów i dużo dobrych pomysłów inwestycyjnych za granicą. I w naszym przypadku sytuacja jest dosyć prosta, bo z uwagi na jakby siłę swojego bilansu w tej chwili, jeżeli chodzi o bardzo ryzykowne kraje typu Pakistan czy Afryka Północna, rzeczywiście finansujemy je z naszego własnego bilansu i raczej ciężko by sobie było wyobrazić, żebyśmy znaleźli partnera bankowego, który byłby w stanie zrozumieć ryzyko na przykład polityczne, które w tym momencie funkcjonuje w Libii albo w Egipcie. I tutaj nawet nie próbowalibyśmy podchodzić pod
instytucję finansową. Aczkolwiek jeżeli chodzi na przykład o inwestycje w Norwegii, no to zdecydowanie narzędzia typu euroobligacje są no, po prostu dostępne i my żeśmy mieli okazję z takowych narzędzi skorzystać i z punktu widzenia też możliwości finansowania dużych projektów taka możliwość funkcjonuje, także z uwagi na to, że polskie firmy już są rozpoznawalne za granicą i tak naprawdę rozmawiając z inwestorami bardzo często zaczynamy być postrzegani nie jako kraj rozwijający się, tylko jako kraj, który już jest rozwinięty. I nawet ostatnio byłem na roadshow w Londynie, gdzie nastąpiła zmiana analityka, ponieważ analityk, który wcześniej się zajmował rynkami rozwiniętymi, już przestał się interesować Polską i żeśmy wpadli do koszyka krajów rozwiniętych, co też ma znaczenie, ponieważ z punktu widzenia postrzegania projektów finansowych, z którymi wychodzimy na rynek i w tej chwili na przykład przyglądamy się kilku dużym tematom w krajach bezpiecznych i ewidentnie składając finansowanie pod takie projekty, spokojnie jesteśmy w stanie pozyskać finansowanie do wysokości wręcz nawet kilku miliardów dolarów. Także jest finansowanie, tylko jest kwestia jakości projektów i oczywiście zabezpieczenia zgodności ze strategią, pokazania też traku swojego, na ile mamy doświadczenie w projektach zagranicznych. Bardzo dziękuję. Takie jeszcze jedno ciekawe pytanie, które padło z sali. Ekspansja na wschód, czy wobec uwarunkowań politycznych jest tam miejsce? Czy jest sens dokonać ekspansji na wschód? Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj zabrać głos? Proszę bardzo. Bo Wyszef ma pewne doświadczenia w ekspansji na wschód. Też nie wiem, czy zadającemu pytanie chodziło o ten wschód bliższy, czyli na przykład Rosja, czy całkiem daleko do Azji, do Chin. Natomiast z naszych doświadczeń absolutnie potwierdzam, że tam jest miejsce i nie ma się czego bać. Znaczy to może tak wygląda. Idąc do Rosji, też byliśmy naszpikowani ostrzeżeniami, a to bez partnera rosyjskiego nie dacie sobie rady, a to konkurencja was załatwi kontrolami podatkowymi i tak dalej, administracja będzie żądała nie wiadomo jakich łapówek za popchnięcie pewnych decyzji. Mamy partnerów lokalnych, ale absolutnie nie przesądzam, że to jest konieczne dla robienia biznesu. Być może dlatego, że motoryzacja jest takim specyficznym jednak segmentem, znaczy zwykle te inwestycje są dokonywane w świetle reflektorów, ministrowie, burmistrz, wielka feta, Volkswagen otwiera fabrykę albo dokonuje wyboru lokalizacji, za tym idą poddostawcy. My się w to przedstawienie wpisaliśmy i między innymi, być może między innymi dlatego nie dostrzegamy jakichś przeszkód ani administracyjnych, ani innych biznesowych. Powiedziałbym, dość gładko idzie nam otwieranie tej fabryki, za 2 tygodnie uruchomimy seryjną produkcję. Także absolutnie zachęcam do tego, żeby inwestować na wschodzie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dyskutuje się bardzo ciekawie, ale czas nieubłaganie mija i to skłania mnie do pewnych podsumowań. Zadałem na początku kilka pytań i mam nadzieję, że w miarę uzyskaliśmy na te pytania odpowiedzi. Po pierwsze, czy warto iść za granicę? No na to, że zdecydowanie tak, wymienili Państwo wiele powodów, dla których warto. Rynek, szerszy rynek, co ciekawe, rynek w różnych fazach dojrzałości, więc ten sam produkt może na różnych rynkach w różnym okresie być lokowany. Kwestia korzyści skali, ewentualnie niższych kosztów pracy przy lokowaniu produkcji w różnych krajach. Także myślę, że jest wiele, wiele powodów, dla których warto iść za granicę. Drugi wątek, czy teraz? Tutaj uzyskaliśmy bardzo ciekawą wskazówkę, że raczej nie należałoby stawiać na timing zewnętrzny, tylko na timing wewnętrzny. Tak? Czyli nie jest ważne to, jakie jest w tej chwili otoczenie makroekonomiczne na całym świecie, tylko czy Państwa spółka jest gotowa do tego, żeby pójść za granicę. Jeśli tak, no to trzeba to zrobić, nie oglądając się na uwarunkowania makroekonomiczne. Chociaż, jak ładnie to wspomniał Pan Prezes Szeliga, no, w czasie kryzysu aktywa są tańsze, więc jeśli miała to być ekspansja poprzez akwizycję, no to na pewno moment wydaje się teraz idealny. Kolejna sprawa, czym możemy zaskoczyć innych, gdzie mamy jakieś przewagi konkurencyjne. No widać, że są takie kwestie jak relacja kosztów do jakości, gdzie tutaj jesteśmy dość mocni. Kwestia
dobrych zasobów ludzkich i rynku pracy, który no, wbrew temu, co nam się powszechnie wydaje, okazuje się, że w porównaniu z zagranicą niekoniecznie to wygląda tak źle, a nawet jest to zdecydowanie nasze aktywo. To jest kwestia tego, że spółki mają pewne rezerwy finansowania, nie są tak zadłużone jak gdzie indziej, więc mogą jakoś sfinansować tą ekspansję. Co więcej, mają jak sfinansować. Między innymi z wykorzystaniem systemu bankowego, na który no, też narzekamy, no ale jak się okazuje w porównaniu z zagranicą być może niekoniecznie. Jesteśmy rynkiem unijnym, co w wielu aspektach nam pomaga i taki czynnik, który nie padł wprost, ale Państwo to na pewno odebrali, no to skromność, tak? Znaczy są prezesi poważnych spółek, którzy osiągnęli olbrzymie sukcesy międzynarodowe i mówią jak normalni ludzie, tak? To myślę, to jest bardzo ważne w tym sensie, że jeśli słyszymy od prezesa Integera po tym, co do tej pory spółka osiągnęła, że to jest 10%, to znaczy, że bardzo krytyczne spojrzenie na cały proces. Myślę, że wiele projektów mogło się nie udać dlatego, że komuś w którymś momencie przewróciło się w głowie i cieszę się, że my jesteśmy wobec siebie dość krytyczni, żeby takich problemów nie było. Następna sprawa. Czy Made in Poland to jest coś, czym warto się za granicą chwalić, czy nie? No i tutaj widzieliśmy, że należałoby rozgraniczyć to na dwie takie sfery. No, w przypadku B2B niekoniecznie to ma takie znaczenie, no, co intuicyjnie wydaje się w miarę proste. Łatwiej jest przekonać jednego dużego odbiorcę do swojej relacji kosztów do jakości. W przypadku B2C na pewno jest to dużo bardziej skomplikowane. No i tutaj są różnego rodzaju chwyty, które można było zastosować, żeby, że tak powiem, przyspieszyć ekspansję. Czy to przejąć jakąś markę, czy kupić jakąś spółkę, czy może kupić samych ludzi, prawda? I to może wystarczyć do tego, żeby popchnąć ekspansję za granicą. Jeśli chodzi o finansowanie, no to nie usłyszeliśmy jakichś szczególnie budujących wniosków, nie dlatego, że nie ma z czego się sfinansować, co no musimy mieć świadomość tego, że inne firmy z innych krajów, które prowadzą ekspansję zagraniczną, mają większe wsparcie niż my i to wsparcie zarówno to czysto finansowe, jak i polityczne. U nas to się zaczyna zmienić. Powód, dla którego pani minister Stelmach nie jest dzisiaj z nami, jest taki, że właśnie jest w trakcie misji Go Africa, dzisiaj jest w RPA. No i to jest jakby początek, mam nadzieję, tych dużych zmian, które spowodują, że politycy nie będą się bali zrobić czegoś dla biznesu i że to nam ułatwi doganianie innych. Proszę Państwa, mam nadzieję, że w miarę przedyskutowaliśmy te wątki, które Państwo oczekiwali. Ja bym poprosił na koniec o wyświetlenie jeszcze takich zbiorczych wyników naszych głosowań, bo tam może będą ciekawe jeszcze wnioski. Czy mogę poprosić o ten taki wykresik poczwórny? O właśnie. No i tutaj, proszę Państwa, to jest podsumowanie naszych dwóch wcześniejszych pytań, czyli mamy pytanie, jaka część przychodów spółki pochodzi z zagranicy i czy planują Państwo ekspansję. No i to jest takie ciekawe, że istotny wzrost ekspansji zagranicznej najbardziej widoczny jest tam, gdzie ona jest największa. Natomiast tam, gdzie jej nie ma, to jej nie będzie. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata nieco zmieni to podejście, że będą Państwo widzieli jednak duży potencjał rozwoju spółki dzięki wyjściu na rynki zagraniczne. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za cierpliwość. Prelegentom chciałbym bardzo podziękować za bardzo ciekawe myśli i tym samym kończymy panel. Brawa nie są zakazane.